Witajcie wszyscy, tutaj Jarzębinowa Łapa i witam was w kolejnym odcinku Wojownikowych Zakupów. To chyba już jest szósty, jak się nie mylę. I dzisiaj mam ze sobą już drugą wydaną w Polsce super edycję, czyli Przepowiednie Błękitnej Gwiazdy, którą zamówiłam przedsprzedaży, co oznacza, że razem z nią dostałam też kilka dodatków. Za chwilę otworzymy. Zapraszam. A oto jest i paczka, ten klocek. Otworzę ją poza kamerą, no bo otwarcie tej paczki jest po drugiej stronie, a tam są też adresy, więc poza kamerą. No odebrałam te część z tym adresem, no i jak widać, tu jest nasz dobry ziomek, folia bąbelkowa, ale to jest duże i mi zajmuje miejsce, więc obejmuję to chyba sobie poza kamerą i wam pokażę. No dobrze, pierwsze co dostałam w swoje łapki, to jest to taka mała przypinka, no i widzicie przy moich rękach, że ona jest maleńka tutaj. Macie w porównaniu z jarzębinową łapą. Jak możecie zauważyć, jest na niej symbol klanu Pioruna. O, tak się prezentuje. No i jest ona naprawdę ładna. Ciekawe, czy w innych super edycjach też będą przypinki z innymi klanami, bo to by było fajne, gdyby zdobili te inne przypinki z innymi klanami, jeszcze jak była przedsprzedaż Bicz Początek Legendy. To ja niestety nie kupowałam przy sprzedaży i tam była przypinka z klanem Krwi, ale ona wyglądała trochę inaczej. Dobrze, kolejna rzecz, którą mamy w paczce, to taki mały, dobra, nie taki mały, o takiego w porównaniu z moją dłonią, śliczny magnesik z tym obrazkiem z okładki. W ogóle okładka Przepowiedni Błękitnej Gwiazdy z okładek super edycji, które są w Polsce, podoba mi się bardziej od Misji Ognistej Gwiazdy. Naprawdę, bardzo ładna okładka to jest. No i magnesik jest fajny i w ogóle tyle, że mam zabudowaną lodówkę. Mogę sobie co najwyżej na piekarnik przyczepić, ale coś z nim zrobię. I oczywiście jeszcze mamy kartę. Wygląda ona taką. Grafika jak zwykle przypomina tą, która jest na okładce. Ma kolory takie same jak pozostałe karty. Teraz, jaki mamy numerek? 398. Chyba mój największy do tej pory numer. Chociaż nie pamiętam, co miałam w północy. W północy też miałam 300 ileś. Dobrze, ale to na bok. I przejdźmy do naszej książki, która jest klockiem, który ma 500 stron, więc mam zajęcie na dłużej. Okładka prezentuje się przepięknie, jak już mówiłam, podoba mi się dużo bardziej niż w Misji Ognistej Gwiazdy. Zawsze sobie
wyobrażałam, że ona te rany ma gdzieś wyżej, gdzieś bardziej tutaj, no ale tutaj też wygląda spoko. No i pokażę wam jedną ciekawą rzecz, którą zauważyłam, kiedy otworzyłam tę książkę, bo na końcu jest taki spis książek. I tutaj, jako kolejny tom super edycji, jest podana tajemnica żółtego kła. No i jeżeli to jest następna super edycja, to ja się naprawdę cieszę, no bo Żółty Kieł jest jedną z moich ulubionych postaci. Tyle, że trzecią super edycją w kolejności nie powinno być przypadkiem Skyclans Destiny. Ciekawi mnie, co o tym zadecydowało. Ale ta książka jest piękna, jeszcze dzisiaj zabiorę się za jej czytanie. By ktoś nie wiedział, to akcja tej książki się dzieje jeszcze zanim, jakiś czas przed tym, jak rdzawy dołączył do klanu. Jest wspaniała. O, pamiętam, jak oni ustawili sobie tam na Facebookówce to ten obrazek cały z okładki, tyle że bez napisów. No i tam na drzewie siedziała taka mała błękitna gwiazda. No i dopiero ktoś napisał w komentarzu, to zauważyłam, że to jest. Dopiero wtedy zauważyłam, że to jest ten mały obrazek, co będzie na grzbiecie. No i super, cieszę się z mojej książki. Następną książką, którą wydadzą, będzie Zmierzch. Widzieliście już okładkę? No bo zapewniam was, jest piękna, warto zobaczyć. Dobrze, to by było na tyle. Jeszcze dzisiaj zacznę czytać tę książkę. Naprawdę mi się podoba, wygląda świetnie. No i oczywiście teraz czekam już na Zmierzch. Naprawdę warto zobaczyć tę okładkę, jest prześliczna. No i czekam też na ten tajemniczy projekt, bo jestem bardzo ciekawa, skoro już napisali, że to jest ta ilustrowana książka, to jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i nie wiem, czy wiecie, ale oni też napisali, że prawdopodobnie wydadzą całą pierwszą serię w ilustrowanych wersjach. No to, no, zaciekawiło mnie to, czekam. No i to już chyba właściwie tyle w tym filmiku. Już nie mam nic do dodania. Do następnego filmiku. A teraz plot twist. Na mojej kartce, która służyła za tło w tym filmiku, był taki oto mały dom, bo mi się skończyły czyste kartki i wzięłam pierwszą lepszą.